Sound City w Kids przedstawia. Serial słuchowiskowy Kot Mundek na tropie, autorstwa Michała Cieślaka. Odcinek trzeci. Angielska łamigłówka. Szefie, proszę o odbiór! Szefie, odbiór! Czego, Słoczyński? Dostaliśmy zawiadomienie, że w parku źródliska i przed wejściem do zoo ktoś rozpylił mgłę. W dwóch miejscach w Łodzi ktoś rozpylił mgłę. Podejrzewałem, kto i dlaczego to zrobił. Wolałem jednak nic nie mówić i poczekać, aż mgła zniknie. A, straszna była to mgła. Przez ponad pół godziny w parku źródliska i przed wejściem do zoo kompletnie nie było nic widać. Mój szef, rottweiler Benior Szczekalski, wysłał pod łódzkie zoo detektyw Florkę, a do parku źródliska mojego mentora, pana Artura. Ja, Benior i inni policjanci czekaliśmy na ich meldunki na Komendzie Głównej Łódzkiej Zwierzopolicji. Florka, Artur, czy mgła już zniknęła? Co widzicie? Odbiór! Szefie, mgła wreszcie zniknęła. Nie tylko ona zniknęła. Rety, co jeszcze? Pomnik Maurycego i Hawranka. Niech to. Artur, a co u ciebie? Widzisz już coś? Szefie, u mnie to samo co u Florki. Co? Przecież pomnik Maurycego i Hawranka był tylko w jednym miejscu w Łodzi. Przed wejściem do zoo. Przepraszam, szefie. Źle się wyraziłem. Miałem na myśli, że zniknął inny pomnik. Pomnik wróbla ćwirka. Niech to gęś kopnie! Znowu miałem nosa. Kiedy usłyszałem, że sztuczna mgła została rozpylona, od razu pomyślałem, że to robota tajemniczego złodzieja, podpisującego się literką M. Byłem ciekawy, czy złodziej ponownie zostawił jakieś zagadkowe wskazówki, które mogłyby pomóc w odnalezieniu pomników. Czy są jakieś wskazówki od złodzieja w miejscach przestępstw? Artur, najpierw ty. Tak, szefie. W miejscu, gdzie stał pomnik wróbla ćwirka, do ziemi została przyczepiona kartka z zagadką. Czytaj ją! Tak, szefie, tak. Już czytam. Na samej górze kartki złodziej napisał, że mamy 5 godzin. Niżej jest natomiast zagadka. Zagadka brzmi następująco. Jesz ją w Łodzi na śniadanie. Są też w świecie takie panie. Domyśl się, gdzie wpisać rozwiązanie. Pazur! Mówi ci to coś? Już myślę nad tym, szefie. To myśl szybciej! Florka, teraz ty. Czy na miejscu przestępstwa są jakieś znaki od złodzieja? Tak, szefie. Na chodniku został namalowany graficzny kod QR. Zaraz użyję skanera w swoim telefonie, żeby sprawdzić, czy kod gdzieś prowadzi. Zrobię również zdjęcie i prześlę na komendę. Okej, przesłałam na komendę zdjęcie kodu. Mamy to. Sprawdziłam go już. Prowadzi na stronę internetową www.tajemniczyzłodziejm.com. Widzę, Florka. Mamy twoje zdjęcie i jesteśmy już na tej stronie internetowej. Nic z tego nie rozumiem. Na ekranie widać tylko wielki biały napis "Zagracie ze mną w grę"? Co to znaczy? Może złodziej lubi oglądać horrory? Zamilcz, Mundek! Znaczy pazur! Milcz i myśl nad rozwiązaniem zagadki! Tak jest, szefie! Wiem! Trzeba kliknąć na ten napis! Niech to dunder świśnie! Nic się nie pokazuje! Florka, Artur, zespoły policyjnych techników za chwilę przyjadą do was zabezpieczyć ślady. Kiedy przyjadą, możecie wracać na komendę, bez odbioru. Szefie? Czego, pazur? Tajemniczy złodziej kradnie wyłącznie pomniki ze szlaku Łódź Bajkowa. Odzyskaliśmy posągi trzech misiów i misia Uszatka oraz misia Kolargola i Ferdynanda Wspaniałego.
No co ty nie powiesz, pazur? Odnalezione pomniki znowu stanęły na swoich miejscach. Teraz złodziej ukradł wróbla Ćwirka oraz Maurycego i Hawranka. Może powinniśmy wysłać kogoś do pilnowania tych odnalezionych pomników oraz tych, które jeszcze nie zostały skradzione. Czyli pomnika pingwina Pikpoka przed akwaparkiem Fala, pomnika kotów Filemona i Bonifacego przed wejściem do Muzeum Kinematografii. Nie praw mi tu kazań, pazur! Dokładnie to miałem zamiar zrobić! Sroczyński, odbiór! Tak, szefie! Wysłać patrole do pilnowania pomników, które zostały odnalezione oraz pod Aquapark Fala i Muzeum Kinematografii, żeby pilnowały Pikpoka oraz Filemona i Bonifacego. Patrole mają pilnować tych miejsc 24 godziny na dobę, bez odbioru. Tak jest, szefie! Szefie... Czego? Na szlaku Łódź Bajkowa znajdują się jeszcze dwa pomniki. Plastusia w Parku Sienkiewicza oraz bohaterów bajki Zaczarowany Ołówek przed wejściem do Łódzkiego Domu Kultury. Tak, jasne. Przecież to wiem. Tam też zaraz wyślę patrole. Cały Wydział Kryminalny Łódzkiej Zwierzopolicji główkował nad zagadką, którą złodziej zostawił w parku źródliska, w miejscu skradzionego pomnika wróbla Ćwirka. Ja również się nad tym zastanawiałem, ale myślenie szło mi bardzo ciężko. Dlaczego? Ponieważ rozwiązałem poprzednie zagadki od tajemniczego złodzieja i wszyscy oczekiwali, że rozwiążę kolejną. Czułem, że wszyscy na mnie patrzą. Nie podobało mi się to. I co, Mundek, masz już jakiś trop? Nadal nic. No to myśl, pazur, myśl! Zostały już tylko 3 godziny. Inaczej złodziej zniszczy pomniki. Tak bardzo chciałem znaleźć rozwiązanie kolejnej zagadki. Jesz ją w Łodzi na śniadanie. Są też w świecie takie panie. Domyśl się, gdzie wpisać rozwiązanie. Rozwiązanie, rozwiązanie. Powtarzałem sobie te słowa w myślach cały czas. Ale nic mi nie przychodziło do głowy. Stresowałem się tym, że wszyscy na mnie liczą. Zwłaszcza detektyw Florka. Ach, ale to urocza kotka. Marzyłem o tym, aby zaprosić ją na mleko. Ale byłem taki nieśmiały. Uwaga wszyscy! Zostało nam 2,5 godziny. Widzę, że myślenie ciężko nam idzie, dlatego zarządzam 7 minut przerwy. O 17:13 macie tu być wszyscy z powrotem. Ze świeżymi głowami. Przerwę ogłoszoną przez Beniora Szczekalskiego postanowiłem wykorzystać na pójście do sklepu obok komendy. W drodze do sklepu i z powrotem na komendę cały czas powtarzałem zagadkę od złodzieja. Jesz ją w Łodzi na śniadanie, są też w świecie takie panie. Domyśl się, gdzie wpisać rozwiązanie. Jesz ją w Łodzi na śniadanie, są też w świecie... Mundek! Orety! Florko, przestraszyłaś mnie. Przepraszam, nie chciałam. Masz jakiś pomysł na tę zagadkę? Mnie nic nie przychodzi do głowy. Florka spytała mnie o rozwiązanie zagadki z wielką nadzieją w głosie. Popatrzyłem w jej piękne kocie oczy i już chciałem powiedzieć, że nie, że nie mam pojęcia, o co chodzi złodziejowi, aż nagle mnie oświeciło. Florka musiała to zauważyć. Rany, Mundek! Co ci się stało? Dlaczego masz takie oczy? Bo mam je! Mam rozwiązanie zagadki! Rety! Pędźmy szybko do gabinetu Beniora! Szefie! Szefie! Co się stało? Mundek znalazł rozwiązanie zagadki! Co? Jakie ono jest? Rozwiązanie zagadki to... Angielka. Co? O czym ty mówisz, pazur? Z kwaśniałego mleka się napiłeś, czy co? Jaka angielka? Szefie, on ma rację. Przecież to było takie proste. Następny stuknięty. Artur, jaka angielka? Czy wy wszyscy oszaleliście? Mundek, powiedz szefowi, o co chodzi. A niech pan, panie Arturze, spróbuje.
Ja tylko dam znać, czy ma pan rację. Szefie, jesz ją w Łodzi na śniadanie? Są też w świecie takie panie? W Łodzi na śniadanie jemy wiele rzeczy. Na przykład angielki. A przecież angielka to również kobieta z Anglii. Kobieta w świecie. Czy to miałeś na myśli, Mundek? Dokładnie tak. Brawo, panie Arturze. Dobra, dobra, nie ekscytujcie mi się tutaj. To tylko część zagadki. Mamy w niej jeszcze domyśl się, gdzie wpisać rozwiązanie. To prawda. Co? Zatkało, kakao? To musi być powiązane z tą stroną internetową, na którą złodziej przekierował nas poprzez kod, który zostawił w miejscu kradzieży pomnika Maurycego i Hawranka. Skąd ta pewność, Florka? Jestem kotką, szefie. Kotki są dobre w domyślaniu się. Ale ja sprawdzałem tę stronę, nic na niej nie ma. Szef pozwoli, że ja też ją sprawdzę? Próbuj. Detektyw Florka szybko znalazła to, czego szukała. Patrzcie, tutaj, z lewej strony ekranu, widać malutką literkę M. Masz rację. Racja. Moje oczy już nie są tak dobre jak kiedyś, ale widzę ją, jak się zbliżę bardzo do ekranu. Gdzie są moje przeklęte okulary? No, tu jesteście. Pokażcie mi to. Faktycznie. Tylko co teraz? Florka, może kliknij na tę literkę. Tak! Z czego tak się cieszycie? Nie widzisz, szef? Pojawiło się pole, nad którym jest napisane wpisz odpowiedź. Wpisuj, Florka. Angielka. Enter. Gratulacje. Hasło prawidłowe. I co, to tyle? Po to Mundek odgadł hasło, żeby nam zagrano w nagrodę melodyjkę z gratulacjami? Dziwne to bardzo. Niech to dunder świśnie. Zagadka odgadnięta, dalej nie wiemy, gdzie są skradzione pomniki. Poczekajmy. Florka wpisała rozwiązanie ledwo 2 minuty temu. Może coś się jeszcze wydarzy na ekranie komputera. Pan Artur miał rację. Na ekranie zaczęły dziać się bardzo dziwne rzeczy. Co to za straszna muzyka? To z komputera! O rety! Patrzcie! Niech to dunder świśnie! I co? To już? Postraszył nas jakąś muzyką i teraz widzimy zdjęcie ciemnego pomieszczenia i fotela, który stoi odwrócony do nas tyłem? Szefie, to chyba nie zdjęcie. Brawo! To rzeczywiście nie jest zdjęcie. O rany! Złodziej do nas mówi! Tak, mówię do was. Gratuluję odgadnięcia kolejnej zagadki. Pogramy w coś jeszcze. Był to odcinek 3 z serialu Kot Mundek na tropie. Ciąg dalszy nastąpi. Reżyseria: Michał Cieślak i Maciej Sztołberek. Scenariusz: Michał Cieślak. Realizacja dźwięku i montaż: Hubert Tymiński. Produkcja kreatywna, promocja i montaż wideo: Filip Koszlaga. Produkcja i kierownictwo produkcji: Maciej Sztołberek. Promocja, PR i koordynacja zadania: Michał Grzelak. Autorka okładki: Katarzyna Ambroziak. Wystąpili: Kotmundek Pazur, Krzysztof Boczek, Florka Drapakiewicz, Oliwia Olczyk, Artur, Damian Bąbol, komendant Benior Szczekalski, Hubert Dymiński, M. Filip Warot, dyspozytor Sroczyński, Kordian Kręcisz, lektor Michał Cieślak. Zadanie serial słuchowiskowy dla dzieci Łódź pod lupą, koci detektyw na tropie zostało zrealizowane dzięki finansowaniu z budżetu miasta Łodzi.